Zwracam ci Twojego męża! powiedziała czarna wróżka. Postąpiwszy o krok, położyła prawą dłoń na nosie metalowej rączki od dzwonka, mówiąc: Hej, gburiano, wołażonka, wstań i wracaj do przedsionka! I o dziwo! Pod dotknięciem czarnej wróżki mosiężny nos rączki zaczął wydłużać się i pęcznieć. Szeroka gęba rozwarła się jeszcze szerzej i nagle wydała tak potężny ryk, że wszyscy wstrząsnęli się z przestrachu. Oczy łypały na prawo i lewo jak żywe, cienkimi rączkami i nóżkami wstrząsał raz po raz skurcz i w oczach obecnych zamieniły się one w grube łydki i ogromne niezgrabne łapy ludzkie. I jeszcze chwila, a rączka od dzwonka powiększyła się do rozmiarów olbrzymiego sługusa, odzianego w żółtą liberię, a mającego najmniej sześć stóp wzrostu. Śruby którymi rączka do dzwonka była przymocowana, z brzękiem padły na kamienne schody i Antoni Gburiano, odczarowany nareszcie po przeszło dwudziestu latach ciężkiej pokuty, ukazał się na progu zamku we własnej, swej, okazałej osobie. — Jaśnie państwa nie ma w domu! — huknął jak przed dwudziestu laty tubalnym, gburowatym głosem. — Na widok... Z martwych wstałego niespodziewanie małżonka, hrabina Gburia Furia, zaharczała okropnie a, a, i padła zemdlona na ziemię. Ale nikt się nie troszczył o nią, bo wszystkich ogarnął szał radości. Słychać było tylko okrzyki: Wiwat, niech żyją! Niech żyją króli, królowa różyczka! Wiwat! Niech żyje czarna wróżka! Nie, to było cudowne! Jak żyje, nic podobnego nie widziałem! Wiwat, wiwat, wiwat! Wszystkie dzwony biły, strzelano ze wszystkich armat i moździerzy, uciecha była, że ach! Bulbo ściskał każdego, kto mu się nawinął pod rękę. Wielki kanclerz wyrzucał w górę swoją perukę upudrowaną odświętnie i wyskakiwał, jakby mu piątej klepki brakowało. Książę Zerwiłebski chwycił w pół jego eminencję arcybiskupa i z wielkiej radości wywijał z nim dziarskiego oberka. A lulejka? Domyślacie się sami, co czynił. Porwał w ramiona różyczkę i pocałował ją nie jeden, dwa, pięć, dziesięć, ale może z dziesięć tysięcy razy. Wierzcie mi jednak, że nikt mu tego nie wziął za złe. Jeszcze chwila, i pochylony w kornym ukłonie Antonio Gburiano rozwarł, jak przed dwudziestu laty, drzwi przed królewską parą, i wszyscy weszli do zamku, gdzie spisano intercyzę ślubną, a potem udali się do kościoła, gdzie odbył się uroczysty ślub króla paflagońskiego Lulejki z królewną krymtatarską Różyczką. A potem czarna wróżka uniosła się na czarodziejskiej laseczce ponad obłoki. I nigdy już nie ujrzano jej w paflagonii.